Dzień dobry kochani, witajcie w moim kolejnym filmiku. I dzisiejszy filmik to jest teraz w sumie taki trochę spontan, aczkolwiek planowałam nagrywanie i nadal planuję, bo chcę nagrać jeszcze dzisiaj dla Was ulubieńców makijażu 2017, ulubionych produktów do makijażu ust. Ale zanim jeszcze nagram ten filmik, to postanowiłam, że zrobię test na żywo nowego podkładu marki Dior. Jest to Dior Forever Undercover. Jest to najnowszy podkład marki Dior. On już jest dostępny w perfumerii Sephora, bo sprawdziłam. Ja Wam za chwileczkę jeszcze przeczytam informację producenta o tym podkładzie. Ja go jeszcze nie testowałam. Wczoraj go dostałam dopiero do przetestowania, także dzisiaj z Wami tutaj na żywo będą pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi właśnie o makijaż tym podkładem. I pozwólcie, że ja szybciutko przeczytam Wam informacje, jakie są zawarte na stronie Sephory dotyczące właśnie tego podkładu. Innowacja Dior Skin Forever Undercover polega na możliwości stopniowania krycia bez efektu maski dzięki wysokiej koncentracji pigmentów, których jest dwa razy więcej niż w klasycznym podkładzie w płynie Dior Skin Forever. Starannie dobrane pigmenty mineralne posiadają specyficzną powłokę na bazie roślin, która doskonale łączy się ze skórą, zapewniając subtelne i naturalne wykończenie. Formuła Dior Skin Forever Undercover opiera się na innowacyjnym zestawieniu dwóch pudrów. Pierwszy maskuje niedoskonałości, drugi absorbuje nadmiar sebum i gwarantuje długotrwały efekt. Dodatkowo pudry są niezwykle jedwabiste, dzięki czemu wykończenie makijażu jest lekkie i zmysłowe. I ja już też Wam od razu powiem, jaka jest cena tego podkładu. Jest to 205 zł i to jest 40 ml. Dostępnych jest tutaj, widzę, szybciutko policzę, 12 odcieni. Ja dostałam do przetestowania dwa kolory. Jest to odcień 0,10 i 0,20. Ja Wam też tutaj za chwileczkę w okienku się pojawią swatche. Pokażę dwa odcienie, ale ja dzisiaj użyję odcienia 0,10, dlatego że wydaje mi się, że będzie on bardziej teraz pasował do koloru skóry na mojej szyi. I będę nakładać ten podkład na dwa sposoby. Będzie jedną stronę nałożę pędzlem, a drugą stronę nałożę zwilżoną gąbeczką i to też będzie mój taki pierwszy test gąbeczki Blendit. Ja jeszcze tych gąbeczek nie używałam, właśnie ją zwilżyłam i pierwszy raz też ją będę dzisiaj tutaj z Wami testować. Na twarzy ja mam nałożoną tylko pielęgnację, celowo nie nakładałam żadnej bazy, tak żeby zobaczyć, jak ten podkład sam sobie zachowuje się na mojej cerze. Nie mam zbyt wielu niedoskonałości, tutaj mam jakiś taki delikatny ślad, jeszcze nawet go troszeczkę odczuwam, jakaś taka krosteczka. Trochę jak zwykle u mnie zaczerwienień na skórze tutaj wokół płatków nosa i tak naprawdę chyba tyle z niedoskonałości, także zobaczymy, jak on sobie poradzi. Zabieram się za testowanie, zostańcie ze mną, zobaczymy, jak wygląda ten podkład w makijażu, jak on się rozprowadza i jaki efekt końcowy. Zacznę od nakładania podkładu na moją prawą stronę, na prawą część twarzy. Już otwieramy podkład, on się odkręca i aplikator jest taki. Ja go sobie troszeczkę na dłoń wycisnę. Ja go oczywiście wcześniej jeszcze wstrząsnęłam, wymieszałam. I teraz kilka takich kropek większych nałożę na tą część twarzy. Tutaj widzę, że na czole też mam trochę zaczerwienień. Zobaczymy, jak on sobie z tym wszystkim poradzi. Konsystencja jest fajna, taka bardzo jedwabista. Rzeczywiście to się odczuwa. Sięgam po chusteczkę, żeby się tutaj zaraz gdzieś nie wysmarować po całości. I pędzel, jest to pędzel Marc Jacobs, ja go już też Wam polecałam, The Face One. Ja nim bardzo lubię nakładać właśnie podkłady. Rozsmarowuje się gładziutko.
Możecie zobaczyć, jak ten odcień wygląda. I to też powiem Wam, że jest to 0,10, a on wcale jakiś taki bardzo, bardzo jasny nie jest. Także chyba są jeszcze jaśniejsze, ale to by też trzeba było sprawdzić na stronie Sephora. Bardzo przyjemny, taki delikatny, troszeczkę kwiatowy zapach, także aplikacji towarzyszy naprawdę przyjemny zapach. Nie jest to absolutnie jakiś drażniący zapach, nie jest to też zapach bardzo intensywny. Jeszcze go trochę wklepię, ja nie daję go za dużo tutaj na okolice pod okiem, bo nałożę na pewno korektor, ale tak, żeby się za bardzo też nie odcinał, to ewentualnie troszeczkę pędzlem sobie tutaj go nałożyłam. Pierwsze wrażenie to skóra nie jest absolutnie ściągnięta. On jeszcze troszeczkę widzę, że pracuje na cerze. Nie zbiera się w załamaniach, tutaj gdzieś nie rozsmarowałam koło nosa, nie zbiera się w załamaniach, nie podkreśla porów, nie podkreśla też suchych skórek, które gdzieś tutaj w tej okolicy często mi się pojawiają, także póki co bardzo przyjemnie. Widać, że daje bardzo ładne rozświetlenie. Tak jak mówię, ja nie nakładałam żadnej bazy, jest to tylko pielęgnacja, a widać, że tutaj kości policzkowe, ja przynajmniej w kamerze to widzę, że są bardzo ładnie rozświetlone. I teraz druga część. Mi jeszcze tego podkładu zostało trochę na dłoni, a naprawdę niewielką ilość go wycisnęłam i też sobie go tak punktowo najpierw nałożę. Ups, poleciały mi pędzelki, bo akurat korzystam z lusterka, które mam przy palecie cieni. I teraz gąbeczką Beauty Blenderem, tak naprawdę to jest Blendit, marka Blendit. Ja te gąbeczki zamówiłam sobie w Minty Shopie razem z pędzlami, embraszami, które też już niedługo Wam na pewno pokażę. Bardzo fajne pędzle, jestem z nich mega zadowolona i mam dużą chęć sobie domówić kolejne sztuki, także myślę, że w następnym miesiącu sobie jakieś kolejne pędzle maksineczki zamówię. Gąbeczką też się bardzo fajnie rozprowadza. Tutaj możecie zobaczyć, że bardzo ładnie przykrył ten mój taki czerwony punkt na skórze. Gąbeczka jakoś zbyt dużo go nie przyjęła do środka, także ta konsystencja jego, pomimo tego, że jest taka jedwabista, lejąca, no to też nie ma aż takiego, nie ma takiej tendencji do mocnego wchłaniania się. I zobaczmy efekt nałożenia pędzlem i nałożenia gąbeczką. Jak dla mnie efekt jest bardzo porównywalny. Nałożony, jeszcze zawsze tutaj zapominam sobie koło płatków nosa lepiej rozetrzeć. Efekt dla mnie jest tak naprawdę taki sam. Ja nie widzę tutaj żadnej różnicy, jeżeli chodzi o poziom krycia. Nie widzę też, żeby nałożony gąbeczką jakoś bardzo podkreślał pory. Tak naprawdę one są w ogóle niewidoczne. Tutaj mam jeszcze trochę takich zaczerwienień na szczycie nosa, ale to już korektorem wszystko ureguluję. I teraz, to znaczy tak, nałożony gąbeczką jest na pewno chyba, na pewno bardziej daje takie suche wykończenie, bo tu nałożony gąbeczką od razu czuję, że on jest zastygnięty. Nałożony pędzlem troszeczkę czasu potrzebował, żeby tak zespoić się z moją skórą. Ale efekt końcowy, tak jak możecie zobaczyć, tak jak mówię, jest przy nałożeniu i gąbeczką, i pędzlem dla mnie taki sam. Ja nie widzę żadnej różnicy. Nie mam poczucia ściągnięcia, ja swobodnie sobie mogę tutaj modulować twarzą, mogę spokojnie
Nawet jak właśnie ja tak sobie zawsze sprawdzam, robię różne dziwne miny i sprawdzam, czy wtedy ten podkład gdzieś jest bardziej widoczny w liniach tutaj zmarszczkowych, ale nie. I tutaj nałożony właśnie gąbeczką też bardzo ładne daje rozświetlenie. Tutaj jakoś po tej części bardziej widać, ale chyba lampa jest troszeczkę inaczej ustawiona i ten blask jest bardziej widoczny. Kolor. Kolor wydaje mi się, że jest ok. Ładnie się tutaj stopił właśnie z kolorem mojej szyi. Ja też nie daję jakoś za bardzo podkładów na szyję, tylko ewentualnie tutaj gdzieś pod żuchwę, ale już nie, nigdy nie zjeżdżam podkładem niżej. Tu widzę, że mi jakaś nitka wystaje. Także pierwsze wrażenie bardzo na plus. Przyjemny. Ładnie się rozprowadza po takiej aplikacji bezpośrednio, nie widzę, żeby podkreślał suche skórki, żeby wchodził w załamania, nie podkreśla zmarszczek, nie uwydatnia porów, także bardzo, bardzo na plus. Ja oczywiście zobaczę w ciągu dnia, jak on się nosi, ja go też przetestuję w najbliższych dniach jeszcze z bazami różnymi, tak żeby też zobaczyć, jak będzie wyglądał nałożony na bazę. Tutaj będę też dzisiaj mocno sprawdzała, czy nie zbiera mi się w zmarszczkach na czole, bo ja to czoło mam dość przesuszone i niektóre podkłady lubią właśnie się zbierać w tych zmarszczkach i tam się osadzają i stają się wtedy widoczne. Na razie takiego efektu nie widzę. Zobaczymy po kilku godzinach, jak on będzie wyglądał. Może mi się uda jeszcze dzisiaj wieczorem dograć Wam efekt na twarzy, jak on wygląda przez po całym dniu, ale to zobaczymy, bo dzisiaj jeszcze wychodzimy na spotkanie z Laurą i z Piotrem do rynku wrocławskiego, także nie wiem, o której wrócimy, ale może mi się uda, a jak nie, to i tak Wam na pewno gdzieś taką informację zostawię, pewnie w recenzji na blogu, a może szybciej nawet na Instagramie. Także pierwsze wrażenia bardzo ok, podoba mi się, cera nadal nie jest ściągnięta, nie mam poczucia takiego dyskomfortu, nie czuję tego podkładu na twarzy, także bardzo mi się póki co mi się podoba i tak jak mówię, zobaczymy, jak będzie się spisywał przez cały dzień i jak będzie też współgrał z bazami, które używam w makijażach. Kochani, ja teraz szybko dokończę swój makijaż i zaraz wracam do Was w pełnym makijażu, także zostańcie ze mną. Jestem, kochani, z powrotem z Wami. Ja skończyłam właśnie swój makijaż. Dokończyłam go tak naprawdę, nałożyłam korektor pod oczy, domalowałam rzęsy dolne, nałożyłam róż. Dzisiaj mam róż Becca w odcieniu Camellia, już go też Wam polecałam. Jest to róż koniecznie do sprawdzenia. Poza tym nałożyłam jeszcze rozświetlacz marki Benefit Dandelion i pomadkę matową Sephora Cream Lip Stein w odcieniu 06. Te pomadki też są zapewne dobrze Wam znane z mojego kanału. Kochani, mam nadzieję, że dzisiejszy krótki, bardzo krótki film, test na żywo nowego podkładu Dior Forever Undercover przyda Wam się. Oczywiście są to moje takie pierwsze, bardzo pierwsze wrażenia. Wrażenia tak naprawdę tylko z nakładania tego podkładu, z tego, jak on wygląda tuż po nałożeniu, bo tak jak Wam mówiłam wcześniej, będę testować przez najbliższe dni ten podkład jeszcze z różnymi bazami, w różnych makijażach i zobaczymy, jak będzie się on spisywał. Też mówiłam Wam na początku, że już jest dostępny w perfumeriach Sephora, także online na pewno, nie wiem, czy we wszystkich stacjonarnie, ale możecie podejść, jeżeli chcecie go przetestować, to weźcie koniecznie próbkę i po prostu też sprawdźcie go na sobie. Jeżeli go przetestujecie, to oczywiście czekam na Was, wróćcie do mnie ze swoją opinią, chętnie z Wami podyskutuję na temat tak naprawdę naszych wspólnych wrażeń dotyczących tego podkładu. Kochani, bardzo dziękuję za czas spędzony ze mną. Życzę Wam cudownego dnia, mnóstwo radości i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. Buziaki, pa, pa!